Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Konkurs taki dosyć mocno zwariowany, no, dla nas dosyć udany. Jak można go w skrócie takim ocenić? No, można powiedzieć śmiało, że taki trochę szalony, bo warunki zmieniały się jak w kalejdoskopie. Praktycznie było, nigdzie nie wykraczało poza granicę bezpieczeństwa, natomiast było tak, że zawodnik ruszał z belki, miał dobre warunki, zanim dojechał do progu, zmieniały się one na niekorzystne, także no, konkurs bardzo loteryjny. Co możemy powiedzieć o występie naszych zawodników, no bo chyba do Piotra Żyły i Kamila Stocha nie można się przyczepić. No nawet do Maćka Kowata można powiedzieć, że ta trójka spełniła pokładane w nich oczekiwania, skoczyli na miarę swoich możliwości, nie zawsze dopisało szczęście, ale to myślę, że wszyscy zawodnicy dzisiaj mieli tak, że jeden skok był w lepszych warunkach, inny w gorszych skoczony. Kamil na podium, Piotrek 11, Maciek pierwsze punkty w życiu w Pucharze Świata, myślę, że dosyć istotne, natomiast pozostali zawodnicy skoczyli nieco poniżej tego, co pokazywali choćby w serii próbnej. Kamil jeszcze wczoraj strasznie narzekał, że nie może się tu przystosować do tej skoczni, że źle mu się skacze, a dzisiaj podium. Ja myślę, że tutaj brakowało takiego tego spokojnego treningu, bo Kamil tutaj skakał na początku z tym problemem, który był w Kusamo, czyli skakał za bardzo do przodu, za bardzo do kierunku i dopiero praktycznie te dzisiejsze skoki konkursowe były takimi skokami, jakich potrzebowalibyśmy więcej na spokojnie w treningu. Też wyjątkowo szybko przyszło to podium Kamila Stocha, bo zazwyczaj ta jego forma przychodziła na raczej późniejsze miesiące. No, generalnie już w Kusamo zdobył, porównując do poprzednich lat, punkty i to wysoko, był czwarte miejsce, także można było się spodziewać, że skacząc lepsze skoki, lepsze technicznie, będzie walczył o podium. Czy jutrzejszy konkurs może być co najmniej tak samo dobry w wykonaniu właśnie Kamila, Maćka czy Piotra Żyły? Jutro jest inny dzień, nowa skocznia, jeszcze na niej nie skakaliśmy, myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć po treningu oficjalnym, po jednej serii treningowej, natomiast myślę, że jeśli będą prezentować taki poziom techniczny skoków jak w dniu dzisiejszym, to możemy liczyć na dobry występ. Czy te punkty pierwsze Maćka Kota odczarują go trochę, no bo z tą zimą to mu strasznie nie szło w ostatnich sezonach? Liczymy na to, już dzisiaj był zadowolony po konkursie, także myślę, że to będzie takie otwarcie dla niego, że faktycznie może to być udany sezon. Dziękuję bardzo.